Witam Was w kolejnym moim pojedniku. W tym pojedniku pokażę Wam, jak zainstalować HiOS 3 na Androida. Na sam początek wchodzimy na sklep Play i wyszukujemy FaceMe. Instalujemy. Okej. Pobieranie chwilkę zajmie. Instalowany. Tak, HiOS 3 to jest legendarny wręcz już tytuł i teraz działa na urządzeniach przenośnych, takich właśnie jak smartphone, tablet. Okej. Instalowanie. Dobra. Klikamy otwórz. I za pierwszym razem pokaże nam się, wyświetli nam się po prostu błąd, w którym będzie mniej więcej napisany taki folder, w którym musimy skopiować pewne pliki. Dokładnie tutaj mamy tą ścieżkę, raczej tutaj nic nie zauważycie, ponieważ tutaj ostrość mi się nie chce złapać, ale zaraz to Wam pokażę na komputerze. Teraz musimy podpiąć właśnie nasz telefon do komputera. Ok, mamy tutaj folder właśnie z naszym telefonem. Wyszukujemy folderu Android Data i tutaj mamy folder właśnie z FaceMe Files i tutaj będziemy musieli wszystko skopiować, ale na sam początek jeszcze musimy pobrać FaceMe na komputer. FaceMe. Pobieramy jak najbardziej aktualną wersję. Teraz jest to wersja właśnie 0.9.8. Ok. Ok, pobrało mi się właśnie FaceMe. Teraz musimy zainstalować właśnie na komputer jeszcze FaceMe. Wypakujemy po prostu pliki. Tutaj mamy folder. No i tutaj wszystkie te pliki musimy skopiować do naszego folderu, gdzie mamy zainstalowanego właśnie HiOS-a trójkę. Podmieniamy wszystkie pliki. No i okej, teraz musimy wszystkie te pliki, cały właściwie folder, tylko że nie cały folder, ale wszystkie pliki z tego folderu musimy skopiować i wkleić właśnie do tej ścieżki, że Android Data, FaceMe, Files i tutaj właśnie to wszystko wklejamy. Chwilkę to zajmie. Dobra, gdy nam się przekopiuje wszystko, to właśnie musimy jeszcze uruchomić na komputerze dokładnie z folderu Android, z telefonu uruchamiamy FaceMe na komputerze na sam początek. No i okej, jak widać tutaj wszystko działa. Dobra, teraz możemy już odpiąć nasz telefon od komputera. I teraz możemy się cieszyć naszym HiOS-em na telefonie. Teraz nam nic nie wyskoczy, po prostu włączy się nam HiOS.
Okej, jak widać, wszystko działa. Jeszcze pokażę Wam walkę, może jak tutaj się prezentuje. Wszystko chodzi dobrze. Okej, mam nadzieję, że pojadnik okazał się dla Was przydatny, że Wam się przyda. Dzięki za obejrzenie i do usłyszenia w moich kolejnych filmikach. Na razie.